dodatku Sławomir Świerzyński z Bayerful ostatnio wystąpił na wiecu wyborczym PiSu i daje znak, że coraz bliżej jest mu tej partii. Jest też przeciwny środowisku LGBT na przykład. Co ty sądzisz o takim sympatyzowaniu muzyków z partiami politycznymi? To znaczy, odpowiem ci na pierwsze pytanie, może na drugie. Nie chcę się wypowiadać o karcie LGBT, bo tak naprawdę ja uważam osobiście, że jeżeli muzyk się opowiada z jakąkolwiek opcją, to się powoli zaczyna kończyć, że tak powiem, ta droga muzyczna, a wchodzimy w inny obszar. Ja kompletnie się nie interesuję polityką. Ja politykiem tylko jestem przy śniadaniówkach, gdy piję kawę, aby zobaczyć, jaka była temperatura i co się wydarzyło w kraju i za granicą. Najbardziej to mnie interesuje. Z racji tego, że mam tyle lat, co mam, no to gdzieś tam wiem, co się też w kraju dzieje, ale broń Boże, nie chciałbym się wypowiadać ani zabierać jakiegokolwiek głosu na tematy polityczne, bo dziś zagramy z jedną opcją, jutro zagramy koncert z drugą opcją, a u trzeciej będę na imieninach. Jesteśmy muzykami, jesteśmy, to prawda, może trochę sprzedajni, ale to jest nasza praca, no jakby na to człowiek nie patrzył. Dlatego też, gdy ja się zacznę za kimś opowiadać, to znaczy, że już chyba chcę skończyć z tym, co robię, a nie chcę. Nie ma pomysłu na siebie, tak? Wtedy jakby... Nie, absolutnie tak nie mówię, ja tego nie powiedziałem, ty to powiedziałaś. Nie mówię, czy ktoś ma pomysł na siebie, czy nie ma, to już każdego indywidualna sprawa, ale ja, moje przekonanie i tak jak mój punkt widzenia, to gdy muzyk się opowiada za jakąkolwiek opcją polityczną, to powoli się rozstaje z tym, co robi. Radku, a czy ty miałeś takie propozycje zagrania na wiecu wyborczym, wystąpienia w kampanii? Ja zagrałem w setkach? Nie, może strzelę, w dziesiątkach. Na pewno zagrałem dziesiątki koncertów. I naprawdę nie wiem, czy byśmy się doliczyli chociaż jednej opcji politycznej, dla której ja nie grałem, ale ja nie grałem na przemówieniach, ja grałem przed albo po. Ja wychodziłem na scenę dla publiczności, bo ludzie wysłuchali, skoro tam przyszli, tego, co ktoś ma do powiedzenia, a ja byłem po prostu tam, aby uświetlić tę uroczystość, ale w sensie muzycznym. Ja nigdy nie przykładałem do tego najmniejszej wagi, dla kogo wychodzę. Zostałem wynajęty po to, aby wyjść i zaśpiewać. Także ja grałem dla każdej opcji politycznej, uwierz mi.